That's worse than full throttle. Yeah. Before that headache clearly was up. Well, that was Ale zrobiłem przelot przed kamerą. Dobrze. Patrzę przelot za kamerą, to może nie być widoczne. Dobra, dobra. Noga. Sami się pogońcie. Ładnie. Patrzcie jak pięknie. Ja! To było blisko. A tutaj tak się wydawało, że było blisko. Samo prawo, prawo kosiłem. Ulala. Do tego silnika jest jeszcze inaczej. Widzisz, tu są oryginalne otwory. No. A nawierciłem tak jakby na brzegach. To nie są otwory, to są te takie, aha, okay. Takie U kształcie, nie? Mhm. I to trzyma, nie? Jest spoko. Jak te dwa pasują, to te dwa są tylko tak jakby pomocnicze. Lepiej działa, jak baterie się podłączy. Słyszałem. Kudy, że wtedy ja taki błąd popełnił tylko. Malutki. Ej! Ej! Poleciał za. Zajebiście. I co wzdłuż torów? To nagrywa? Nie. Straszne zakłócenia są. Ale takie w miarę konsystent. W miarę. Przynajmniej. Widać, coś widać cały czas, nie? O, czekaj, 15 chwil. No. No, gdzie moje gogle? Szybko! Teraz nie mam pojęcia, gdzie jestem. To zawróć, bo jak stracisz wizual, to będziesz... To nie wrócisz na los. Jestem gdzieś nad nami. No. A jest. Ja już znam mapę, już tak jak patrzę na ten, to wiem, gdzie jestem, nie? Po samym ja wiem, gdzie jest ta linia kolejowa. O kurde, tu jest linia kolejowa. Widzę linię kolejową. Ale teraz nie wiem, czy linia kolejowa... Nie widzisz go? Próbuję wyspotować. Kogo? Samolot. Jest. Widzę. To myśmy w ogóle zgubili tą orientację. O, już panikę taką robię, już widzę go. Już do mnie dzwoni. Dobra, wracamy do latania nad słupkiem. Tak? Tak jest. Blisko. Bardzo blisko, ja odbiłem w dół to na 10 sekundy przed kolizją. Ha ha ha.
podgrubę z albo coś takiego. Co? Albo... Idź w lewo, ja pójdę w prawo. Kręcimy. I teraz ty w prawo... A, dobra. Już się pogubiłem. Pięknie, pięknie, pięknie! To się nagrało z obu kamer. Jeżeli nad Patrykiem na niego trzcząki spadną, to będzie spokojne. Atakuj Patryka! Forma główna jest jednak. No. Tutaj jest miękko, wiadomo, ale takie dzioby, jakie on liczy cały czas ode mnie, na pełnym pędzie. Dobra, lądujemy. Czuję, że na śmigło starczy na dzisiaj. Będziesz chciał skrzydłem porobić przeloty nad kamerą też? Mogę porobić, jak chcesz. Możemy jak porobić, to ja się dołączę tym. Ja wyciągnąłem samochody teraz skrzydło. To ja się padaką też pościgam. Zahaczyłem o trawę. No. Teraz kiedy kaba rozwalę? Pytanie. Ale ten samolot się nie chce rozwalić. Patrz to! Uwaga! Że zrobimy jakiś mega niski przelot. O! Mi nic nie jest. Ja też lecę dalej. O, ale się odłupał. No patrz, pierwsza, kurczę, pierwsza blizna na kabie. No rób sztuczki bliżej. Czyli nie, bo się popnę. To może do tego statywu użyjemy. Przed statywem zrobić taki taniec. Dobra. No chodź, idziemy w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Panie, bo widać cień przez chwilę na moim samolocie, twojego samolotu. Dawaj, rób kółko za mną. To jakiś tam się ten, komar przyczepił do dupy. Zeszczelić.
podczepiasz telefon do samolotu. Tak jest. Wytłumacz. To jest GPS logger. Pokaże mi, jaka była maksymalna prędkość samolotu w locie po ziemi. No, no. To tak, teraz tylko ten. Są lekkie paski, miga obraz. Straciłem. Wrócił. Jest. Gdzie to nadajnik? Dystans 300 metrów. Wow!